Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień tygodnia z Ewangelią. W tym tygodniu, jak już dobrze wiemy, przyglądamy się, interpretujemy przypowieść o talentach. Przypowieść, którą zachęcam, aby czy to indywidualnie, czy w naszych domach rozważyć, medytować, po raz kolejny się w nią wczytać. Zechciejmy poddać się narracji tej przypowieści, bo ona ukazuje nam wartość, rzeczywistość Królestwa Bożego. Królestwo Boże, które przyszło wraz z Jezusem. Całe nauczanie i działalność Jezusa, Jego nauczanie jest skoncentrowane na ukazaniu Królestwa Bożego. Czym to Królestwo Boże jest? Chciałbym w tym czwartym dniu przyjrzeć się w nas, żebyśmy się przyjrzeli, że każdy z nas, żebyśmy przyjęli tą prawdę, nie ma człowieka, który by nie miał talentów. Takiej osoby nie ma. Bóg jest hojnym dawcą. Każdemu daje talenty według jego zdolności. Chciałbym, byśmy uwierzyli w to, że ty i ja mamy talenty. Wczoraj mówiliśmy sobie o Zacheuszu, mówiliśmy sobie o tym, jak Jezus zagościł w jego domu i jak Zacheusz, rozradowany, kiedy przyjął Jezusa pod strzechę swojego domu, podzielił się majątkiem z ubogimi, z tymi, których jeżeli skrzywdził, to zwraca im poczwórnie, a więc talent pomnożony, talent, którym się dzieli, talent radości, zdolność pomnażania dóbr. Proszę Ojca, ktoś może zadać pytanie bardzo ładnie, ale ja w moim życiu czuję, jak nie mam tej radości, nie mam tej pasji życia. Być może kiedyś to było, kiedyś z radością pomnażałem talenty, czułem, jaka to jest radość, jaka to jest przyjemność. I teraz gdzieś to mi umknęło, gdzieś to mi zginęło. Chciałbym, byśmy przyjrzeli się pewnej scenie, która może nam pomóc w takim naświetleniu nas tego rozgoryczenia, takiej szarości życia. Żyjemy z dnia na dzień, tydzień po tygodniu, rok po roku mija i nie mamy tej pasji, radości. Zauważmy także, i tego się nie obawiajmy, że pomnażanie dóbr, pomnażanie naszych dóbr finansowych, tych wartości materialnych jest także dobre dla Królestwa Bożego. My się do nich nie przywiązujemy. Rozwijajmy się, pomnażajmy te talenty. Ale może być tak, jak już wspomniałem wcześniej, że te talenty są, choć były wcześniej, ale może są już zagruzowane, już nie ma tej pasji, radości pomnażania ich. Czujemy się jak ten trzeci sługa, gdzieś talenty były, ale zakopane i już ich nie ma. Odczuwam gdzieś lęk, niepokój, irytację. Nie ma w nas tego motoru, który pomaga nam pełniej i radośniej żyć. I przykładem niech będzie przypowieść o obrotnym rządcy, albo niektórzy mówią o nieuczciwym rządcy. Jest to przeciekawa historia, którą Jezus opowiada. I ona jest przez niektórych nierozumiana, nawet i napawa niektórych zgorszeniem. Jak można pochwalić za nieuczciwość? To jest logika Królestwa Bożego. No ale zechciejmy się wczytać to, co Jezus chce nam powiedzieć. Jesteśmy w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 8. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. To jest klucz interpretacyjny do tej historyjki. Mamy bogatego człowieka, nie wiemy, ile ten majątek liczył tego bogatego człowieka, był bogaty i ten bogaty człowiek miał rządcę. Kim jest rządca? Rządca zarządza. Zarządza nie swoim majątkiem, ale powierzonym. Zarządca musi sobie poradzić z napięciami, musi sobie poradzić z tym majątkiem, który jest mu powierzony. Majątek, którym zarządza, ma go pomnażać, ma go doglądać, żeby te cyferki w rozliczeniach się zgadzały. To jest trudna funkcja. Teraz tego rządcę oskarżono, nie wiemy kto, ale oskarżono go wobec tego bogatego człowieka, że, to już mówi ten bogaty człowiek, cóż to słyszał o tobie, więc rozmawia z nim, wezwał go do siebie i mówi, cóż to słyszał o tobie, zdaj sprawę swego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Zechciejmy się wsłuchać w to, co robi ten bogaty człowiek wobec tego rządcy. Być może, tak by to wskazywały słowa, które on mówi, że chce faktycznie usunąć tego rządcę zarządzania swoim majątkiem, że uwierzył tym oskarżeniom, ale być może, że chce sprawdzić, chce wystawić na próbę tego rządcę, czy to, co słyszy, jest prawdą.
Ja mam wrażenie, że tu chodzi bardziej o próbę, o wydobyciu tej tożsamości tego zarządcy. Czy on potrafi zarządzać w sytuacji, w której się znalazł, w sytuacji oskarżenia. Czy sobie z tą sytuacją poradzi, czy będzie miał tożsamość rządcy, a może się w tym zagubił. Przyjrzyjmy się temu dialogowi, który toczy sam ze sobą ten zarządca. Niestety my bardzo często toczymy dialogi sami ze sobą. Szczególnie w sytuacjach kryzysu, napięć, jakichś porażek. Ktoś, jakiś wewnętrzny głos nam podpowiada, najczęściej jakiś idzie w stronę lęku, nieporadności, tych naszych porażek. I wtedy po prostu mamy uczucie, że toniemy. Taki dialog toczy ze sobą ten rządca. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan odbiera mi zarządzanie. Co ja pocznę? Czyli potrafi dialogować z tym, co się z nim dzieje. Co ja pocznę? Zastanawia się. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Kopać nie mogę, być może był wątłego zdrowia, żebrać się wstydzę. No pewnie większość z nas żebrać się wstydzi. No żebranie, chodzenie po żebrach jest wstydliwe. No tego nie chce robić, czyli kalkuluje tego, to nie. Wiem już, wpadł na to, wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządzania. Proszę zwrócić uwagę, on nie ulega presji emocjonalnej. On jest na wskroś racjonalny. On się zastanawia, on analizuje sytuację. On nie panikuje, nie ulega lękowi, tylko używa rozumu. Takiego zarządcę chce każdy mieć. On na sucho, rozumowo kalkuluje. Od tego jest zarządca. Wiem już, co zrobię, a więc używa rozumu. Poszerza warsztat swojej pracy. Jeżeli tu tracę warsztat pracy, tu tracę pracodawcę, to sobie zorganizuję innego. On jest na wskroś rządcą. Teraz ta sytuacja kryzysowa raz jeszcze pomaga mu z niego wydobyć ten talent bycia zarządcą. Ten talent zarządzania, ten talent bycia racjonalnym, ten talent bycia umiejętności planowania, umiejętność poradzenia sobie w sytuacji kryzysu. I to jest dla nas ważna wskazówka. Jeżeli mamy doświadczenia kryzysu, jakieś porażki, nieumiejętności, możemy wtedy wydobyć sobie ten dar, talent zakopany, który być może był gdzieś nas wcześniej, ale zapomnieliśmy o nim, nie używamy go już tak z radością, tak z intensywnością, z takim pragnieniem pomnażania dóbr. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swojego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, 100 beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Czyli on kalkuluje idealnie. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. I ma to na papierze. To zorganizowanie sobie warsztatu pracy. Czyli prawdopodobnie ten bogaty pan niewiele traci, ale także i zyskuje tych wobec tych, którzy byli winni temu bogatemu panu, ale oni teraz będą mieli dług wdzięczności wobec tego zarządcy. Teraz on nie bierze tych, zwróćmy uwagę, on nie bierze tego zobowiązania dla siebie, nie kradnie. On się nim posługuje, żeby zorganizować sobie miejsce pracy, tą wdzięczność u ludzi, który będzie pozbawiony zarządzania. Dalej będzie zarządcą, tylko już gdzie indziej. Pozyskuje sobie tych pracodawców. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Takiego zarządcę każdy chce mieć. Nie takiego, który jest zalękniony, ale taki, który umie pomnażać dobra, umie pomnażać talenty. Sytuacje kryzysowe potrafi rozwiązać logicznie i racjonalnie. I to jest roztropny zarządca. I takiego zarządcę chce mieć. Ten bogaty człowiek. I dla nas sytuacje kryzysu, sytuacje porażki, sytuacje napięciowe mogą być dla nas okazją, okolicznością do wydobycia z nas talentów, które są nam powierzone i dane. Jak w świecie sportu, porażka jest dobrą okazją do wzrostu, do postępu. A natomiast, kiedy są ciągłe sukcesy, tracimy tą czujność do wzrostu. Zechciejmy na podstawie tej perykopy raz jeszcze wydobyć sobie z nas te talenty, które zostały nam powierzone, a sytuacje, czy to z przeszłości, czy teraźniejszości, czy które nas spotkają, sytuacje kryzysu, sytuacje porażki, niech będą dla nas okazją do wzrostu, do pomnażania talentów.